Chrystus. To Duch Święty. Duch Święty. Zamsiar Caroński, mam przyjemność od 2001 roku znać Boga osobiście, służyć Bogu. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę Mu służyć, że mogę przebywać. Chciałem dzisiaj złożyć Wam świadectwo i powiedzieć Wam kilka bardzo ważnych rzeczy związanych z Bogiem. Nie będę Wam opowiadał o Bogu, tylko będę Wam opowiadał, jak Bóg działa w moim życiu. Jestem prostym człowiekiem, nie jestem intelektualistą, nie jestem teologiem, zatem to będę mówił, będzie proste i bardzo przyswajalne. Dzisiaj jestem pastorem kościoła, nauczycielem Bożego Słowa, ewangelistą. Razem z moją żoną podróżujemy po Polsce, głosimy Ewangelię, pomagamy w zakładaniu kościołów. Mamy też dosyć duży zespół, który jest z nami, zespół naszych przyjaciół, różnych ludzi z różnych miejsc, ludzi, których łączy jedna rzecz. Wszyscy pokochaliśmy Jezusa i dlatego to robimy. I robimy tego z innych powodów. Nie dlatego, że wysokie życie uatrakcyjnić. Ja nieraz powtarzam, ja jestem bardzo bogatą osobowość, głębokie życie wewnętrzne, tak naprawdę nie potrzebuję uatrakcyjniać sobie życia. Ale w 2001 roku wydarzyła się historia, która zmieniła absolutnie moje życie. Ja, kochani, mając 17 lat, zamordowałem człowieka. Byłem mordercą. Ciekawe, bo niektórzy ludzie mówią, byłeś mordercą, to mordercą się było. Ja no byłem, bo nie jestem. Okazuje się, że można nie być mordercą. Okazuje się, że można przestać być jakimś człowiekiem. To jest możliwe. Niektórzy myślą, że jeśli ty już zrobiłeś coś bardzo złego, to zostanie na tobie do końca życia. No okazuje się, że Bóg ma inne poglądy na ten temat. Okazuje się, że w sferze rozumienia ludzkiego tak jest, ale w sferze rozumienia Bożego tak nie jest. To, co przeżyłem, nazwane jest w Biblii Nowym Narodzeniem i chyba bardzo dobrze jest nazwane. Narodziłem się na nowo. Tak, w 2001 roku narodziłem się na nowo. Nie zmieniłem się, nie stałem się lepszym człowiekiem, tylko narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Ale zanim przed rok 2001, przez wiele, wiele lat moje życie było pasmem zniszczenia, takim niszczącym pasmem mnie i wielu ludzi wokół mnie. I tak naprawdę moje życie od początku, kiedy pamiętam, od kilku lat, ono było zawsze przepełnione jakimś cierpieniem, jakimś problemem. Mój ojciec był alkoholikiem, był człowiekiem, którego nienawidziłem. Mając 15 lat, chciałem go zabić i popełnić samobójstwo. Miałem serdecznie dość tego człowieka. Uważam, że on jest głównym problemem wszystkich moich jakby porażek życiowych. Bo mi źle, bo mi naprawdę totalnie źle. I kiedy miałem 17 lat, moje życie było już tak przepełnione agresją, złością, gniewem, że doszło do tego, że zabiłem człowieka, zginął człowiek. I było to tak, że ja wstałem rano i raptem jakoś miałem ochotę zabić człowieka, bo to nie tak. Było to wiele bardziej prozaiczne, po prostu poszedłem na imprezę, mojego kolegi, 18 godzinach mojego kolegi, piliśmy alkohol i bawiliśmy się. Jakiś człowiek tam przyszedł, myślał, że to jest meta, gdzie można kupić wódkę. Wówczas, kiedy jeszcze nie było tylu marketów, facet myślał, że tam można kupić wódkę, zapukał, ja otworzyłem drzwi, doszło do przepychanki, w konsekwencji zginął człowiek, biliśmy się, zginął człowiek. Także nie chciałem go zabić, ale to nie ma znaczenia, ponieważ
że życia nie możesz człowiekowi unikać, tak? Że ktoś zrobisz złego, jakiegoś, że tam kogoś się oszukasz, poniżysz go, to tak, to możesz go przeprosić, okej? Okay? Natomiast jak się zabije człowieka, to nie możesz go przeprosić. Często padają pytania, czy Pan przeprosił jego rodzinę? Ja mówię, nie przeprosiłem. Mówię, jak facetu się rodzi sześcioro dzieci, wiesz? Jak, co pójdziesz? Pójdziesz do dziecka, przepraszam, że zabiłem ojca. Rozumiesz? To możemy sobie tak pogadać, okej? Okay? To tak nie ma. Jeśli komuś zabija ojca, to ten człowiek cię omija drugą stroną ulicy, tak? Albo mężem. Nie, to nie tak jest. Teoria od praktyki jest bardzo daleko. Więc zginął człowiek, trafił do więzienia, mój ojciec przestaje pić, bo się tak naprawdę ogarnia. I widzi, że coś zszalił w swoim życiu. I okazuje się, że spaprał swoje życie, spaprał nasze życie. Próbuje zrobić wszystko, żeby to naprawić. No niestety nie ma tak, że można naprawić tego rodzaju zniszczenia. Ponieważ był alkoholikiem, całe życie pił i było nam bardzo, bardzo źle. Ale co robi mój ojciec? Mój ojciec postanawia zmienić coś w swoim życiu. Przestaje pić, zakłada firmę, nieźle zaczyna zarabiać. I stawia sobie za pół honoru, że wyciągnie mnie z więzienia. Grozi mi 25 lat pozbawienia wolności. Mój ojciec bierze mi świetnego adwokata, płaci łapówki. To jest taki czas, kiedy komuna się wycofuje z naszego kraju. I wiecie, każdy jeszcze łapie ile może tej kasy, więc ojciec płaci wszędzie pieniądze. I realnie ojciec doprowadza do tego, że dostaje 8 lat. 8 lat. I ojciec płaci również dyrektorowi więzienia, naczelnikowi wtedy jeszcze. I ja dostaję warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 1/3 kary, że tak naprawdę ja za zabicie człowieka siedziałem 2 lata 8 miesięcy. Takie było prawo, dzisiaj tego prawa nie ma, ale skorzystałem z tego. I mam wyjść na wolność, to w styczniu mi to przysługuje, natomiast w grudniu, miesiąc przed moim wyjściem, mój ojciec ginie w wypadku samochodowym. Jechał podpisać kolejny kontrakt budowlany i wpadł ze swoją wspólniczką pod ciężarówkę. Zginął na miejscu. Wiecie, kiedy wszedłem na pogrzeb, jeszcze na taką przepustkę jednodniową, tak stałem przed kościołem i patrzyłem na tę, wiesz, na tą informację, że on nie żyje, tak naprawdę mi się żywiać chciało na wszystko, powiem ci tak. I ja zobaczyłem, że ten świat jest wredny. Ten świat jest tak skonstruowany, że jest zło silniejsze niż dobro. Ja tak wtedy to zrozumiałem. Ja już go chyba pokochałem, tego ojca, wiesz, ja... Coś się wydarzyło, na widzenia przyjeżdżał, jak jakoś tak rozumiesz, nienawidziłem go, ale tutaj zobaczyłem, że coś się dzieje w jego życiu. I chyba go pokochałem, tak myślę. I tutaj raptem tracę go i wszystko mi runęło. Wiesz, wszystko runęło w moim życiu. I ja też coś jakoś umarło w mojej duszy chyba wtedy. Ja postanowiłem, że ja nie chcę tak żyć. Ja chcę się nie bać. Ja nie bać się chcę. A żeby się nie bać, zobaczyłem, że muszę mieć pieniądze. Pamiętaj, że ten świat jest tak skonstruowany, że jeżeli ty jesteś pusty, nie masz pieniędzy, tak? To boisz. Pamiętaj, że ludzie, którzy mają pieniądze, oni żyją w innym parametrach. Niekoniecznie są super szczęśliwi, ale jest im łatwiej. Łatwiej. I postanowiłem mieć dużo pieniędzy, zacząłem kraść jednym sposobem, który znałem, żeby mieć szybko pieniądze, to było złodziejstwo, kradłem, robiłem różne rzeczy. Poznałem się drugi raz do więzienia za napad z bronią w ręku na kantor wymiany walut. Groziło mi 10 lat za ten napad, 5 lat jeszcze miałem w zawieszeniu. Ponad 5 lat. No i mówię sobie, dostanę z 15 lat, teraz będę siedział 12, może nie wypuszczą po 12. Już wtedy miałem swoją dziewczynę, czyli moja żona, to śpiewała, siedzi właśnie. Jesteśmy ze sobą wiele, wiele lat. No nie, wtedy ona miała 15 lat. Zaczęła przyjeżdżać do mnie na widzenia. No i ja postanowiłem zrobić wszystko, żeby z tego więzienia wyjść, więc nie było wtedy sposobu, żeby wyjść z więzienia. Byłem już recydywistą, więc postanowiłem zrujnować sobie zdrowie. Była taka możliwość, że jeżeli będę chory na jakąś chorobę, której nie leczy się w warunkach więziennictwa w Polsce, to wtedy oni mnie wypuszczą na wolność, żeby mnie leczyć. Złamałem sobie szczękę, zacząłem sobie robić zastrzyki w zatokę szczękowo-twarzową, powstał nowotwór u mnie na twarzy. Przez ponad 2 lata wstrzykiwałem sobie różne substancje, zrobił się guz, to sklasyfikował jako nowotwór. No i nie leczono takich schorzeń wtedy w więzieniach w Polsce i oni mnie wypuścili na wolność. Uchylili mi areszt. Oczywiście sprawę dalej miałem, ale wypuścili mnie na wolność. Wyszedłem, ale już ten czas, kiedy spędziłem w więzieniu, to blisko 3 lata, to ja już spędziłem się wśród recydywistów, wśród ludzi, którzy
którzy naprawdę szyli tą przestępczością. Czyli to byli ludzie, którzy pokazali mi pewne mechanizmy, które funkcjonują w naszym kraju. Okazało się, że w Polsce niekoniecznie trzeba siedzieć za to, że się jest przestępcą. Ja się dowiedziałem, wiecie? Dowiedziałem się różnych ciekawych rzeczy dla mnie wtedy. No ja postanowiłem, że ja wykorzystam to. Wyszedłem, zacząłem się kontaktować z tymi ludźmi. Pierwsze pieniądze duże zacząłem zarabiać na narkotykach. Zacząłem handlować narkotykami, zacząłem handlować heroiną, marihuaną, później produkować amfetaminę. Bardzo szybko sam stałem się narkomanem. Myślałem, że nie stanę się narkomanem. Myślałem, że jestem twardy. Wiecie, ja nienawidziłem nałogu. Z uwagi na to, jaki był mój ojciec, ja nienawidziłem w ogóle takich stanów. I uważam, że jestem silny, że mogę pozwolić na imprezę, idę, powącham sobie, coś tam zapalę i będzie okej. Okay. Miałem dużo pieniędzy, było mnie stać na to, więc byłem takim nowoczesnym, bogatym przestępcą. Natomiast no, okazuje się, że po paru miesiącach już byłem uzależniony od kokainy, wydawałem na nią ogromne pieniądze. Trzykrotnie umierałem od kokainy, trzykrotnie stawało mi serce, gdzieś znajdowałem się na ojomach. Potem się zaczęły w Warszawie grupy wojny grup przestępczych. Został wyrok wydany na mnie, chciano porwać moją narzeczoną, naszego synka małego, mieliśmy najście na mieszkanie, byliśmy ciągle pod obserwacją grup przestępczych, wszędzie z bronią się poruszaliśmy. Było naprawdę ciężko i naprawdę moja psychika zaczęła szwankować. Zacząłem mieć depresję, jak rozumiem to dzisiaj. Dostawałem epilepsję od narkotyków. I pamiętam, a przede wszystkim miałem cały czas pieniądze, wiecie, cały czas miałem pieniądze, pieniądze się nie trzymały. Cały czas te pieniądze wpłynęły do mojego życia, nigdy mi nie brakowało pieniędzy. I przed rok 2001 i dostałem się po raz trzeci do więzienia, już pominę szczegóły, ale dostałem się do tego więzienia na bardzo krótki wyrok, jak dla mnie. To było 10 miesięcy pozbawienia wolności, które próbowałem odraczać przez 8 lat z uwagi na różnego rodzaju jakieś cwaniackie takie moje numery. No i wreszcie dopadła mi ta policja, zamknęli mnie, mówię, odsiedzisz te 10 miesięcy. Ja nawet machnąłem ręką, na to mówię, ok, odsiedzę te 10 miesięcy. To nie jest jakiś straszny problem. Polskie więzienie nie jest jakimś wielce ciężkim więzieniem, bo to jest nieprawda oczywiście. Ktoś wam opowiada, jak ciężkie więzienia są w Polsce, bzdura oczywiście. To jest taki gorszy gatunkowy hotel robotniczy. Taka jest prawda o polskich więzieniach. Jeżeli ktoś jest jakiś w miarę taki cwaniaczek, to nawet tam raz pało nie dostanie przez plecy. Ale siedzisz i wiesz, rozumiesz, 23 godziny w celi, godzina na spacerze i życie ci leci, tak? Najważniej pieniędzy było szkoda. Tracę kasę. Pieniądze to moim Bogiem. Pieniądze to było coś w moim życiu, to było numer jeden. Rozumiesz, to był główny napęd tego mojego wielkiego egoizmu, który gdzieś tam we mnie był. Okej, ale mówię, odsiedzę, Agata jak zwykle będzie przyjeżdżała do mnie, mam pieniądze, wiecie, znaczy, okej. Okay. Ale ja pamiętam, że któregoś dnia do celi wszedł kolejny recydywista i on miał taką grubą książkę przy sobie, wiesz, i to mnie zaintrygowało, bo ja generalnie jakby nie miałem się tam czym zająć, rozumiesz? Wiesz, w telewizji leciał plan albo Moda na sukces, ci recydywiści się wpatrywali jak Roka w grant. Tutaj, wiesz, dla mnie to, ja uważam, że to były schorzenia psychiczne, ponieważ tutaj gdzieś, wiesz, troglodyta, rozumiesz, babcię łomem gdzieś tam popił i zabrał rentę, tutaj siedzi, wiesz, i kapią mu łzy, rozumiesz, bo on ogląda 2402 odcinek Młody na sukces, na przykład, więc, rozumiesz, to było za dużo, nawet dla mnie, na tą głowę moją zajechaną, i masz taka książka gruba, ja mówię, co tam masz za książkę, a on mówi, to Biblia jest, ja mówię, co to jest? Biblia, a on mówi, skąd ty masz Biblię? A on mówi, to są takie spotkania, tacy przychodzą misjonarze, mówi, i oni przynieśli mi tą Biblię, mówi, to wziąłem. A taki był do niej przywiązany, mówi, chcesz, to masz. No on tam pił. Wiesz, recydywista to jest taka dziwna konstrukcja. Tak, to są chyba prania psychiczne, powiem, na czym one polegają. Chodzi o to, że z uwagi na samotność, taki człowiek, który siedzi wiele lat w więzieniu, to wszystko zbiera. Wszystko. Gwóźdź, gumkę, Biblię, kawałek losu. Rozumiesz? Dlaczego? Bo on nic nie ma w życiu, to chce mieć cokolwiek. To jest tak funkcjonuje psychika ludzka. Zbiera. Ja też tak zbierałem, to Biblię wziąłem, ale tę Biblię to wziąłem, na początku to spałem na niej. Położyłem sobie taka gruba, była pod głowę, żeby mieć wyżej. A potem zacząłem czytać cudów. Natomiast to było dla mnie archaizm. Ja w ogóle nie rozumiałem, o co tu chodzi. Okej? Okay? Więc ja tam trochę przejrzałem, położyłem, okej? Okay? A on mówi do mnie tak, jest co, jak chcesz, ja cię zapiszę na te spotkania. Tam jest, mówi, cyrk jak trzeba.
I faktycznie on jest napisany na te spotkania, słuchajcie. Ja tam poszedłem. Pokazuję wam, jaki Bóg jest dobry. Bo zobaczcie, jaki Bóg jest dobry. Bo ja w ogóle Boga nie szukałem, żebyście mnie dobrze rozumieli. Ja poszedłem na te spotkania i tam siedziało dwóch ludzi, taki około 60 lat, drugi tak około 30, ten około 60 tak miał nogę na nogę założoną, patrzę, tutaj mu się pod rozchodził, żelówka mu się rozchodziła, sobie myślę, dziad kalwaryjski. Nic nie ma. Co on mi o życiu może powiedzieć, ten człowiek, rozumiesz? Ja ludzi oceniałem po tym, jak wyglądają, jaki... Rozumiesz, o co chodzi? Ja byłem płytki po prostu, wiesz, jak kałuża. Rozumiesz? Płytki i próżny. Ale to tam ten starszy to okej, okay, ten młód, ale ten młodszy był lepszy. Ten młodszy grał na gitarze. Odstawiał tą gitarę, a my siedzimy, obserwujemy jak komornik szafy, rozumiesz, z tej strony i przyglądamy się tym ludziom. A ten młodszy mówi tak. Panowie, chlałem 10 lat wódę i wylądowałem na Kolskiej, na Izbie Wytrzeźwień w Warszawie. Leżę na detoksykacji, mówi, pod igłami, w pasach. I Jezus do mnie przyszedł i mnie uzdrowił. A ja sobie myślę, brałem LSD na 100%. Czy LSD, ja już na narkotyki brałem w życiu, brałem test LSD. My mamy dużo, usługujemy w szkołach, robimy profilaktyki do spraw uzależnień. I ja młodzieży mówię, słuchaj, każdy narkotyk, od każdego narkotyku się uzależnisz i on ci załatwi psychikę wcześniej czy później, ale LSD cię może zabić od razu. Wiesz, bo po LSD masz po prostu wizję i koniec. I tak możesz z 11 piętra wyjść, bo LSD Batman jesteś na przykład. Ja widziałem muzykę, jak z głośników wychodzi po LSD, więc mówię, na 100% brał LSD, Jezusa zobaczył na Polskiej. Ja pojechałem na Polskiej w Warszawie. Tam siedzieli ludzie w kaftanach bezpieczeństwa i sikali pod siebie. Rozumiesz? A on mówi, że Jezusa tam zaczął. Jakkolwiek nie wierzyłem w Boga w ogóle. Uważam, że Boga nie ma. Hej, no bo przecież gdyby był Bóg, tak, znacie to? No to, co ten Hitler tu robił, Stalin i tak dalej. Więc stałe pytanie ludzkich intelektów, prawda? Że Boga nie ma. Okej? Okay? Ale mówię, jeżeli był już, wiesz, w swoim chłopskim umyśle, gdzieś tak, nie? Mówię, ale gdyby był nawet i by tu przyszedł, okej? Okay? No to mówię, jakieś ładne miejsce, Watykan. Rozumiesz mnie? Jakieś takie miejsce stateczne, a nie Polska. To jest rzeźnia. Okej? Okay? Więc mówię, wariat. Ale... Następna sobota, idę znów na to spotkanie. Raz trochę znudu, bo ja się wszędzie zapisywałem się do anonimowych alkoholików, bo o to chodzi, żeby wyjść z tej celi. To był jeden mój cel. Wyjść z celi, prawda? I u anonimowych alkoholików się zapisywałem, tam się ciemniałem, że alkoholikiem jestem, nie warto alkoholik, tam oni piły się, wypiłem, na butelce spałem. Więc oczywiście ściema, a tutaj mówię, ja teraz ty tutaj ogarnę ten cały temat. Ja byłem bardzo pysznym człowiekiem, w ogóle, wiesz, tak. Więc jestem tam na tych spotkaniach, jedne, drugie, trzecie spotkanie, ale co mnie zaczęło uderzać w tych ludzi? Oni, kurczę, zaczęli mówić o tym Bogu, wiecie? Mówili o Bogu, ale nie mówili o jakimś, wiesz tam, z cyklu Onektaj, albo w niem niewiasta, oni w ogóle takich słów nie używali. Oni mówili o tym Bogu, jak ty go znali w ogóle. To było dla nich bardzo intrygujące. A w ogóle to oni mówili, że on mnie kocha. A mnie szlak trafiał w środku. Rozumiesz mnie? To mnie najbardziej bolało, że oni mówili, że on mnie kocha. Ja kiedyś nie wytrzymałem nerwowo na takim spotkaniu i mówię do jednego, mówię, ale gdzie mówię ten Bóg, mówię, był twój? Mówię, jak ja człowieka zabiłem, człowieka. A gdzie był, jak mój ojciec zginął pod kołami ciężarówki? Ja w ogóle to myślałem, że misjonarz to są tacy mili ludzie są, tak? A ten miły starszy pan wstał do mnie i mówi, ja co ty myślisz, że gdzie, że co? Co ty w ogóle sobie myślisz? Jak to, gdzie był? Normalnie, mówi. Tak jak zawsze, w niebie i tu na ziemi. Tylko olewasz tu do mnie. On tu jest! A co ty sobie myślisz, że co? Że kto ty jesteś, mówi do mnie, tak? On tu jest, tylko ty nie chcesz go znać! Ja mówię, jaki nerwowy misjonarz. W ogóle nie pasowało mi do takiego, wiesz, jakby misjonarz, to mi się wydawało, że on podejdzie, pogłaszcze mu po głowie, rozumiesz? Bracie, powiadomie ci coś takiego ładnego. On na mnie nawarczał, tak? I wiecie, ja podchodzę pod koniec tego spotkania i mówię, ile wam płacą za to, że tu przychodzicie? Ja myślę, że na etacie są. Ja się w ramach terapii dla nas. Ja cały czas byłem podejrzliwym człowiekiem. Ja wszędzie jakby wyszłem spisek. On mówi, nic za mnie płacą. Ja mówię, od kiedy tu przychodzicie? On mówi, od 89 roku tu są potem. Ty, ja jest 2001. Słuchajcie, ja nie mogłem sobie tego poukładać, bo wie, o co tu chodzi. Mówię tak, okej, okay, a w ogóle nie... Wiecie co mieli? Znali Biblię.
A to była jedyna rzecz, której ja nie znałem. Ja byłem strasznym oszustem, jak byłem w świecie. Zakładaliśmy firmy różne, wyciągaliśmy pieniądze z banków, ja różnymi nazwiskami się posługiwałem, miałem tam te różne jakieś tam takie, wiesz, tożsamości różne. I byłem oszustem. Natomiast oni znali Biblię, a ja nie znałem. Ja mówię, aha. I mówię, oni nie zaginali tym, tak? Bo oni zawsze mówili, a Słowo Boże mówi tak. A ja znowu nie widziałem, o co chodzi w Słowie Boże. I mówię, ja przeczytam. Mówię, ja zrobię dumę. Zacząłem czytać tą Biblię. I czytam, w celi siedzę i czytam. Jedną Ewangelię, jakoś mi zaczęło łatwo iść. Drugą Ewangelię, taki się zrobiłem jakiś spokojniejszy. Czytam trzecią Ewangelię, słuchaj, czytam trzy Ewangelii. Czytam czwartą Ewangelię. I tam czytam taki tekst, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja tak usiadłem na łóżku i sobie myślę, Bóg jest, ale ja znam Nie jest. Jeszcze, we mnie to strzeliłem biorąc z nieba. Jest Bóg! Nie figurka, nie obrazek, nie zespół religijny, rozumiesz, jakieś tam zasady, reguły. Tylko jest Bóg, żywy Bóg. I mnie kocha. I wszystko mi się przewracało w środku. Dla mnie miłość była niedotykalna. Miłość to było coś takiego, za co się zasłużyć, zapłacić, jakoś rozumieć. A się dowiaduje, że on mnie kocha. On jest i on mnie kocha. Mówię, co zrobić? Mówię, list napiszę do kogo? Do Agaty napiszę. Piszę list do Agata. Bóg jest. Przyjeżdża na widzenie do mnie, tym łobuzie. Oszuście. Jaki Bóg? Co teraz mówi? Zrobisz kłamco? Kościół założy, będzie pieniądze wyłudzał, ty? Ona mnie nie rządzą, więc ja ją zabić chciałem w domu. Kiedyś się nawąchałem i tam powiedziała parę słów za dużo, wziąłem pistolet, chciałem zastrzelić jej głowę, strzelił się w domu. Wyrwali mnie, pistolet zabrali, rozumiesz? Biłem ją wciąż, nawet była butami w mnie rzucałem na ulicy. Byłem psychicznie chory. I ona teraz mnie mówi, jaki Bóg? Wyszła z tego widzenia. Jedno sztuku, wiecie, 5 miesięcy mi zostało do końca. Wiozą mnie do ciężkiego więzienia, słuchajcie, na wybrzeżu tam. Trafiam do celi, do chłopaka, to 13 lat ma do końca. Przecież 7 lat ma do końca. 13 ma wyrok, 7 ma do końca. I on mnie mówi, kiedy wychodzisz? Ja mówię, w październiku. Ja mówię, ale w którym roku? Bo to się tak pyta w takiej więzienie. Tam nie w którym. Ja mówię, no w tym roku, w tym miesiącu wychodzę. Na... To co to robię? Ja mówię, nie wiem, co to robię. Przywieźli mnie 400 km w drugą stronę niż mieszkam. W ogóle, słuchajcie, na pierwszy spacer wychodzę ze Stuna, wyszło na ten spacer. Robię jedno okrążenie na spacerze, podchodzi do mnie człowiek z Łodzi i mówi do mnie tak, Mietek mam na imię, Artur, mieliśmy uprzejmość i on mówi, mówi ci ktoś, że cię Bóg kocha, a ja jestem ten Matrix. Przyjechałem tutaj, wchodzę na pierwszy spacer, podchodzi do mnie gość, w ogóle mnie nie zna i zaczyna mi ty, i chodzi, a mnie normalnie wiesz. A mnie coś się dzieje w środku. Chodzę z nim, on mi głosi Ewangelię po tym spacerze, opowiada mi o Bogu. Mówi, wiesz, to takie mam tutaj spotkania. Taki tutaj przychodzi baptysta, mówi, blank się nazywa. Mówi, tam z Walborka, tutaj takie spotkanie mam. Byś nie poszedł na spotkanie? Ja mówię, jaki baptysta? Mówię, co to jest baptysta? Mówię, tam ci byli jacyś zielonoświątkowcy, ten baptysta w ogóle. Mówię, wracam, mówię, tak, roi mi się coś. Mówię, w ogóle, wiecie, co po tym spadam na tym spacerze, tak mi to wchodzi do głowy taka myśl, mówię, na 100% puszcza mnie kokaina. I mam religijną nazwę. Chodzę od paru miesięcy i wydaje mi się, że jest Bóg w ogóle. Chodzi mi to po głowie. Mówię, jakoś mnie to zdominowało. Znałem nieco psychologii, więc sobie postawiłem bardzo trudną diagnozę. Mam jakąś schizę. Po narkotykach pewnie. Nigdy nie wiesz, od wielu miesięcy nie wiedziałem, co znaczy nie brać narkotyku przez tak długi okres, więc mówię, na 100% nie puszcza koks. Wracamy do celi, słuchajcie, on dał mi tak, mówi, pan poczeka, panie oddziałowe, dam koledze trochę książek. Załadował mnie takim materiałem, dał mi jakieś płyty, dał mi taki różowy dał mi śpiewnik, tam napisane było pieśni na dości. Mówi do mnie, pośpiewaj sobie, spokojniejszy. Heavy metalu całe życie słuchałem. Ten mi dał mnie pieśni radości, wracam do tej celi, jak oni miały, człowieku z tym wszystkim. Siadam na łóżku i tak pieśni radości, Panie, chwalę imię Twe. Jakieś takie, dał mi płyty takie różne, włączam tą płytę, takiego miałem kolegę, tego, co ze mną siedział na celi. Facet słuchał disco polo, ja już nie będę poruszał tego tematu, ale on miał takiego jamnika, takie coś i tam miał taki odtwarzacz płyty.
I on w ogóle wychodził na popłudnie, jak oni pół tatuaże robili na świetlicy. Ja w tej stery siedziałem sam. Tak wróciłem z tymi książkami, usiadłem i włączyłem te piosenki. Ja mówię, co to jest za historia w ogóle? Co tu się dzieje? Rozumiem. Ale mówię tak, zaraz, ja się muszę zebrać do kupy. Mówię, zrobię tak, okej, mam tą Biblię, wiem, że to się od tego zaczęło. Mówię, przeczytam tą Biblię od początku do końca i ja się dobrze o to chodzi. Jeżeli ja zobaczę, że to jest jedna wielka ściema, a ja to wyrzucę do kosza i zapomnę o tym Maciu, to znaczy miałem trudniejszy czas. I dobrze, zacząłem tak robić. Część w dzień zacząłem czytać tą Biblię. Gość wychodził na świetlicę, ja siedziałem i czytałem Biblię. Siedzę któregoś dnia, tak czytam tą Biblię i mi łzy zaczynają lecieć. Mówię, siadła mnie psychika. Na 100%. Parę dni mam do końca, mówię. Ja normalnie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, kochani, ja normalnie wiem, co ja chcę robić w życiu, okej? Okej, dobrze, mówię, nawet jeśli ten Bóg jest, ale ja wiem, co ja chcę robić w życiu. Ja w ogóle wiem, co jest ważne w życiu. Wiem, że kasa jest ważna w życiu. Wiem, że to jest ważne w życiu. To jest ważne. To mnie stymuluje, tym żyję. Mówię, okej. Ale zacząłem się bardzo źle czuć jakoś wewnętrznie, mówię. Taka myśl, bym się pomodlił, ale jak się mam pomodlić, jak nie umiem się modlić. A już wiem, że to nie jest ojcze nasz, zdrować Paweł, wiem, że to nie o to chodzi w tym wszystkim. Wiem, że to jest rozmowa z Bogiem, bo czytam w tej Biblii, oni z tym Bogiem rozmawiali, oni do Niego mówili, On mówił do nich. Ja mówię, ojej, klęknąłem na podłodze, zacząłem płakać strasznie, po prostu zacząłem się źle czuć. Ja pamiętam, gdzie powiedziałem pierwsze słowa do Boga, powiedziałem, jesteś taki święty, taki czysty jesteś, a ja się nie umiem pomodlić. Pomóż mi. Nie umiem żyć. Ja sobie uświadomiłem, że żyć nie umiem, okej? Że żyć nie umiem. Ja nawet nie przepraszałem go za te wszystkie grzechy, co popełniłem, tylko jak widziałem, po prostu mnie przepraszam cię, że żyłem bez ciebie. Miłuj się nade mną. Pomóż mi. Wiecie, i leżałem na podłodze tak w kłódki, płakałem. Leżałem tak, płakałem. I on wtedy do mnie przyszedł, do mnie przyszedł Jezus. Wiecie, dlaczego tutaj jestem, przyjaciele? Spotkałem tego Jezusa. Spotkałem Jezusa. Jeszcze nie widziałem nikogo. No nie Boże, ja widziałem coś tam. Nie, nie widziałem. Nie słyszałem nic z uszami swoimi fizycznymi. Ale wiedziałem, że ktoś wszedł do mnie do celu. Wiesz, to jest tak, jak jedziesz autobusem i masz świadomość, że ktoś się patrzy na ciebie. Odwracasz się tak, czujesz ten wzrok na sobie. Ja wiedziałem, że ktoś jest w tej celi. I wiecie, ja się bałem w ogóle. Ja miałem taki, jakiś lęk. I bałem się wstać z tej podłogi. I wtedy po raz pierwszy usłyszałem Jego głos. On powiedział do mnie, umarłem zamiast Ciebie, już nigdy nie staniesz na sądzie. Wiecie, mnie wszyscy sądzili od młodych lat, przed którym sędzią stawałem, to dostawałem wyrok. Sędziowie zawsze dawali mi wyroki, nigdy nie usłyszałem od jakiegoś sędziego, dasz radę, okej? Dasz radę. Tylko dawali mi wyroki, mówili, dzikie zwierzę powinno siedzieć w zoo, a dziki człowiek w więzieniu. Zgnijesz w więzieniu. Zgnijesz w więzieniu, albo cię zastrzelą. A on do mnie powiedział, już nigdy nie staniesz na sądzie. Wiecie, ja wstałem i byłem innym człowiekiem. W jednej chwili zmienił się mój język. Wiedziałem też, że przestałem brać narkotyki. Oczywiście nie mogę sobie tego udowodnić, bo nie miałem wtedy narkotyków. Ale tak spadły ze mnie jakieś tony ciężaru. Trudno mi to powiedzieć. Co to było za odczucie? Usiadłem na łóżku, siedziałem. Ten chłopak wrócił ze świetlicy. Mówi, co ci się stało? Ja mówię, Boga spotkałem. A on na mnie spojrzał, mówi, ja też bym tak chciał. Jak to się stało? Ja mówię, nie wiem, czytałem do Biblii, czy tak zrobił. Ja nie umiałem powiedzieć temu człowiekowi nic więcej. Ja czytałem Biblię tak mało. On mówi, ja też tak chcę. Ja mówię, to też tą Biblię zaczniesz czytać. On zaczął czytać taką małą Biblię, taką niebieską. To on ją miał, bo w więzieniu jest dużo tych niebieskich gedeonitek takich. I on zaczął ją czytać. Ja się nie wiem, jak jest los tego człowieka. Generalnie ja wyszedłem na wolność, jako nowy człowiek. To zaczął się telefon, Artur, fajnie, że jesteś, dobrze lecimy. Mówię, są pieniądze do zarobienia. 3000 nawet samochodu nie wysiadasz, mówi, dług tam jest, ja mówię, nie, nie lecimy. To masz kasę, mówię, 15 zł nie dali. A powrót do domu. No to lecimy. Ja mówię, nie lecimy. Dlaczego? Jezusa spotkałem. To ty ćpasz? Mówię, nie ćpam.
Niech pan po Jezusa spotkałeś. Wezwij do mnie przyjaźń. Co się stało? Ja mówię, do Jezusa spotkałem. Ja na swój szef w kościele zielonoświątkowym w Warszawie ze 100 bandytów zaprosiłem z Warszawy. Ze 20 przyszło, siedzieli tak patrzyli. Ja w tych gadkach takich białych, na takich szczękach, w kościele w takich, tak jak tam, ubrani średniowieczni. Tak ładali jak kargul, takie nie założyli, nie chcieli.